Módlmy się. Boże Ojcze Święty, Twój Syn narodzony z Marii Dziewicy został zapowiedziany przez proroka jako kamień oderwany od góry bez dotknięcia ludzkiej ręki i nazwany przez apostoła niezmiennym fundamentem. Pobłogosław ten kamień węgielny, który kładziemy w imię Chrystusa i sprawa by dzieło rozpoczęło się, wzrastało i zakończyło w Chrystusie, którego ustanowiłeś początkiem i celem wszystkich rzeczy, który żyje i króluje na wieki wieków. Akt poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego dla Kościoła Matki Bożej pięknej miłości w Proszówkach. Bogu w Trójcy Jedynemu i Najświętszej Marii Pannie oraz wszystkim świętym cześć i chwała. 2 listopada roku pańskiego 2014 w czasie nawiedzenia naszej diecezji przez obraz Miłosierdzia Bożego oraz relikwii krwi świętego Jana Pawła II i relikwii świętej Faustyny za pontyfikatu papieża Franciszka, kiedy nuncjuszem w Polsce był arcybiskup Czelestino, metropolitą krakowskim kardynał Stanisław Dziwisz, władzę pasterską naszej diecezji sprawował ksiądz biskup dr Andrzej Jerzy, proboszczem parafii po wezwaniu świętego Joachima w Przeronowicach, do której należała miejscowość Proszówki, był ksiądz Krzysztof Duda, prezydentem kanonii ksiądz Roman Rak, wikariuszem, który kierował budową kościoła ksiądz Stanisław Kania. Nastąpiło poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego dla świątyni pod wezwaniem Matki Bożej Pięknej Miłości w Proszówkach. Ksiądz biskup dr Andrzej Jerzy, biskup diecezjalny, poświęcił i wmurował kamień węgielny z fundamentów klasztoru jasnowódzkiego oraz sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Bochni. Stało się to w obecności kapłanów, wiernych z parafii Krzyżanowice oraz wielu gości. Dokumentację projektową znoszonej świątyni wykonała magister inżynier architekt Elżbieta Langer, a projekt konstrukcyjny magister inżynier Andrzej Wójcik. Prace budowlane prowadziła firma budowlana Wiesława Zdulecznego. Niech ten kamień węgielny poświęcony i wmurowany w ściany świątyni znoszonej z ogromnym poświęceniem parafian mieszkających w miejscowościach Proszówki, Krzyżanowice, Słomka, Smyków, ulica Wygoda oraz wiernych z parafii partnerskich świętego Mikołaja w Bochni, świętego Jana w Bochni, świętego Jakuba Apostoła w Brzesku, Wojnicza, Mikuszowic, Brzeźnicy, Krzeczowa, Ściany, Grzegociny, Dębicy, Latoszyn, Wielczyn, Rabowa oraz wielu ludzi dobrego serca, którzy wspierają to Boże dzieło, będzie symbolem wdzięczności Bogu w Trójcy Jedynemu, Matce Bożej i wszystkim świętym za błogosławieństwo w dziele budowy oraz codzienną obfitość łaski. Niech będzie także świadectwem wierności Kościołowi Świętemu, zbudowanemu na fundamencie wiary apostołów wraz z papieżem Franciszkiem i całym ludem Bożym naszego pokolenia. Na wieczną rzeczy pamiątkę tego historycznego dla parafii Krzyżanowice, a szczególnie dla miejscowości Proszówki wydarzenia, niniejszy akt własnoręcznie przez biskupa ordynariusza dr. Andrzeja Jerzy murowany zostaje. Proszówki 2 listopada 2014 roku. Thank you.
z wiarą w Jezusa Chrystusa kładziemy ten kamień węgielny w fundamencie świątyni. Niech kościelem wzniesionym ludzie czerpią świętą moc sakramentów i łaskę. Niech wzywają i wysławiają imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, któremu chwała i panowanie przez wszystkie wieki. Ziemia cała.